Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Tak jak mówiłem, nie mogę się spakować, nie mam miejsca na piwo, więc staram się je zdegustować teraz. Fort Collins Brewery Chocolate Stout. To jest piwo, które za free jakby zagarnąłem. Nie nazwałbym tego kradzieżą. Po zakończeniu takiej odprawy dla sędziów, przed odprawą dla sędziów, my mogliśmy sobie po prostu podegustować różnych piw, które były tam wystawione tradycyjnie, jak to w Stanach, w wannach czy w wiadrach z lodem, w misach z lodem. Jak nikt go nie chciał, to wziąłem. Chocolate Stout z browaru Fort Collins Brewery. Fort Collins, zdaje się, był jednym z browarów, który był też zwiedzany, ale były dwie wycieczki. Jedna była do Boulder, Colorado, a druga była do Fort Collins właśnie, okolic Fort Collins. Z Fort Collins pochodzi m.in. browar Odell, który zdobył medal za jakieś tam piwo na World Beer Cup. No, a Fort Collins Brewery nie zdobył. Kapsel firmowy. FCB i taki zarys gór skalistych. Całkiem nieźle to wygląda. Zakładam, że to jest ten Fort Collins, a nie jakiś inny. Fort Collins Brewery. Czy tu jest napisany jakiś adres? Nie ma. Nie ma. A w ogóle alkohol jest napisany? 355 ml, 12 uncji i co? I alkoholu nie ma. Ja nie wiem, jak oni to robią. Dobra. Chocolate Stout. W zasadzie jest klarowny. Minimalnie tutaj przez niego prześwieca taki rubinowy przebłysk, ale barwa czarna, a nie przejrzysta. Aromat ciemnych słodów. Piwem o wiele bardziej czekoladowe piwa, które nie mieniły się czekoladowymi. Natomiast tutaj no jest to stout. Jest to po prostu stout. Mniej lub bardziej udany. Jakichś ordynarnych wad w nim nie ma, ale jakiejś smakowitości wielkiej. Tego, że chciałbym wziąć następny łyk. Tego, że po prostu jest mocno pijalny. To też nie ma. Jest obfita piana. Lekko taki kwaśny, ale to trochę za duże słowo. Nie kwaśny w sensie zepsuty, nie kwaśny w sensie octowy, ale kwaśny w sensie takich ciemnych słodów, aromat. No i poza tym jest ok. Ale nic nadzwyczajnego. Także w ogóle taka dygresja natury jakby ogólnej. Rzeczywiście to nie jest aż tak, że wszędzie są super piwa te amerykańskie. Byliśmy na przykład że Judged Mountain. No i w zasadzie wszyscy mieliśmy różne piwa. Znaczy Satoshi i Rafał mieli Keyhold. Ja miałem Barking Mamrot. I wszyscy nie dopiliśmy, bo stwierdziliśmy, że szkoda naszego czasu na siedzenie po prostu i męczenie tego piwa do końca, skoro ono nie jest, ono nie było beznadziejne, skwaszone, zepsute, ale nie było ani stylowe, ani nie było smakowite, ani nie było jakieś ten. W sumie potem żałowałem, żeśmy do tego Judged Mountain poszli, chociaż browar wygląda fajnie i to, że się siedzi w pubie wydzielonym z browaru, to jest to fajne. Natomiast później poszliśmy jeszcze do Winkop. W Winkop było trochę lepiej, ale też bez szaleństwa. I na koniec poszliśmy do Falling Rock, żeby się dowiedzieć, że w dniu, w owym dniu, właśnie, ciekawostka, bardzo często widzę w komentarzach albo u innych wypowiedziach, że
używany jest, nie wiem jaka to jest część mowy, czy to jest, czy tam zdania, uf, wyraz uf. Ale ten wyraz uf się odmienia, czyli uf, owy, owa, owego, owemu, a nie ciągle uf, 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 bez względu na to, co za tym uf idzie. Uf, piwo mi smakuje. No przecież jak ktoś tak pisze, to sorry, no to... Zresztą w ogóle nie wiem, o co tutaj chodzi z tym uf, bo zauważyłem, że jest jakaś taka moda na to, że uf, browar, to jest jakieś ten, że to takie, jest takie cool pisać uf. Tylko, że uf, browar, ale w owym browarze, a nie w uf, browarze. Jak to się tak pisze, to znaczy, że, no, znaczy, no to błędnie, błędnie pisze, błędnie mówi. Ale taka dygresja mi się skojarzyło. No więc wracając. No i przyszliśmy do tego Falling Rock i się okazało, że w owym dniu był dzień Barrel Aged Beers. I było na kranach 30 Barrel Aged Beers, z których jakieś 25 albo 20 pozycji to były Barrel Aged Russian Imperial Stouty. Wszystkie oprócz dwóch, w tym Michelera, które kosztowały po 8 dolarów, wszystkie kosztowały po 6 dolarów za... ile to było? No pewnie jakieś 200 ml, może 250, ale tak czy owak, za 18 zł były piwa, które po prostu leżakowały w beczkach po 3 lata. Kultowe jakieś wersje, a my byliśmy już tak wykończeni tymi wojażami, tym łażeniem, że wypiliśmy po dwa, no i poszliśmy do domu i tak nie było to takie proste. Jakby nie taryfa, to nie wiem, nie wiem kiedy byśmy dotarli. Także, no ale z drugiej strony, gdybyśmy siedzieli tam od 18, to nie wiem, czy byśmy dotarli do hotelu. Piwa były naprawdę przednie. Wasze zdrowie.